Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Ben, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach orszak trzech mędrców oraz bolączka legnickich kierowców. Pochodzili z dalekich krain i szli prowadzeni przez niezwykłą gwiazdę na niebie, aby ofiarować złoto, kadzidło i mirrę narodzonemu w Betlejem chłopcu. Mowa o trzech mędrcach ze wschodu, których opisuje Nowy Testament. To wydarzenie każdego roku 6 stycznia w całej Polsce upamiętniają tzw. orszaki trzech króli. Nie inaczej było w sobotę w Legnicy. Ponad 1500 osób w sobotę uczestniczyło w orszaku trzech króli, który swój początek miał pod legnicką katedrą. To jest takie fajne świętowanie, kolędowanie, wspólne spotkanie się tu ze znajomymi, z ludźmi, pokolędować wspólnie. To jest takie fajne. Kiedyś nie obchodziło się tak tych trzech króli hucznie jak dzisiaj i dobrze, że ta tradycja wróciła, że możemy ponownie tak obchodzić do bardzo, bardzo hucznie i świątecznie. Świętujemy Dzień Objawienia Pańskiego. Trzech Króli, więc jest to naprawdę piękny dzień dla nas, żeby wzmocnić swoją wiarę i przynależność do wspólnoty chrześcijańskiej. Uroczystość Objawienia Pańskiego, bo taką nazwę w kalendarzu liturgicznym Kościoła nosi Święto Trzech Króli, to dzień, w którym katolicy świętują objawienie się Boga światu. Bo według Biblii to właśnie wtedy Boga w Chrystusie uznali pierwsi przedstawiciele pogańskiego świata. Oddając pokłon Jezusowi Narodzonemu, uznali w nim Boga i Króla. Swojego władcę i my w ten sposób też oddajemy Bogu, cześć Panu Bogu jako Królowi, jako naszemu Bogu, ale także w to święto wyznajemy naszą wiarę. Choć Biblia nie precyzuje, ilu mędrców nawiedziło Jezusa, to tradycja uznała, że było ich trzech i nadała im imiona Kacper, Melchior i Baltazar. Jednak w Legnicy jednym z króli w tym roku był piastowski książę Henryk Pobożny, w którego rolę wcielił się znany rekonstruktor. No jest to bardzo zasłużona postać dla naszego miasta, więc nie wypada, żeby go zabrakło. Jako jednego z mędrców, który jednak sławę tego miasta wychwalał. I za to miasto w 1241 roku miał zginąć w bitwie z Mongołami, choć organizatorzy podkreślają, że oddał życie nie tylko za Legnicę, ale również za chrześcijańską wiarę. Inne było również ogólnopolskie hasło orszaku trzech króli, które brzmiało: Bóg jest dla wszystkich. Bóg jest dla wszystkich. Święto Objawienia Pańskiego, pokłon mędrców ze wschodu uświadamia nam wszystkim, że Pan Bóg nie chce być zamknięty tylko dla niektórych, ale jest otwarty na każdego człowieka. Dlatego też ten dzisiejszy dzień jest dniem, w którym w sposób szczególny też pamiętamy o misjach, o misjonarzach, o misyjnym wymiarze Kościoła. Orszaki Trzech Króli z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. Według danych Fundacji Orszak Trzech Króli w tym roku w całej Polsce uczestniczyło w nich ponad 1 200 000 osób. Nie tylko podczas Orszaku Trzech Króli można było w weekend na nowo poznać historię narodzenia Jezusa. Szkoła podstawowa numer 1 w sobotę w kościele świętego Jacka zaprezentowała jasełka. Po co każdego roku przedszkola, szkoły i parafii organizują tego typu wydarzenia? Jakże, Józefie, dalej pójdziemy w drogę, jak już ze zmęczenia ja już iść nie mogę. Pastuszkowie, anioły, trzej królowie i oczywiście święta rodzina. Wszystkich można było zobaczyć w sobotę w parafii świętego Jacka podczas przedstawionych przez szkołę podstawową numer 1 jasełek. Szkoła podstawowa dzisiaj w tym kościele świętego Jacka przygotowała jasełka, tak żeby właśnie pokazać integrację ze społeczeństwem lokalnym, tak żeby kontynuować to, co wcześniej zaczęliśmy gdzieś tam w październiku jeszcze, festiwal rodzinny, tak żeby właśnie wszyscy najbliżsi mogli być tutaj, spotkać się. Przed parafianami nauczycielami
nauczycielami i rodzicami ponad 20 dzieci przy pomocy dialogów i piosenek zaprezentowało biblijne sceny przedstawiające narodzenie Jezusa Chrystusa. Pięknie. Dzieci się popisały jak nie wiem. Wspaniały występ. No, cieszę się, że tak właśnie dzieci pięknie to odegrały. Ja kiedyś, jak byłam mała w szkole podstawowej, to też grałam jasełkę. Bo jasełka to przedstawienia, które od wieków organizuje się w całej Europie. Dlaczego? Wszyscy przeżywają to wydarzenie, przeżywają dzieci, przeżywają rodzice i to też bardzo nam pomaga w ogóle w przeżyciu świąt Bożego Narodzenia. Dlatego no, akurat to jest wielkie wydarzenie i dla szkoły, i tak samo dla tej wspólnoty parafialnej. I zawsze się cieszymy z takiej możliwości, że tyle osób może się zaangażować i że wspólnie możemy właśnie w tej formie, właśnie w ten sposób świętować Boże Narodzenie. Ponadto w ten sposób szkoła chce pokazywać swoim uczniom, że ważne jest podtrzymywanie tradycji. Warto tradycję podtrzymywać, bo mam wrażenie, że młodzi ludzie czasami często dzisiaj we współczesnym świecie zapominają o czymś takim jak tradycja. Warto też ich oderwać od tych smartfonów, od tabletów czy komputerów, po to właśnie, żeby zobaczyli, że rodzina jest najważniejsza w życiu każdego człowieka. I tego życzymy uczniom szkoły podstawowej numer 1 oraz wszystkim naszym widzom na cały nowy rok. Pojazdy zaparkowane na wyjazdach ze skrzyżowań to bolączka kierowców. Widoczność ograniczona do minimum przez zasłaniające samochody naraża kierujących na kolizje. Wraz z legnicką policją przypominamy, co mówią na ten temat przepisy. To, że miejsc do parkowania brakuje, wiedzą wszyscy, ale deficyt parkingów nie upoważnia kierowców do łamania przepisów. W wielu miejscach w Legnicy wyjazd ze skrzyżowania to nie lada wyczyn. Przypominamy więc, co mówią przepisy. Pojazd zaparkowany w obszarze skrzyżowań musimy zatrzymać 10 metrów od tego skrzyżowania, czy też 10 metrów od przejścia dla pieszych. Dlatego, że często ten samochód zasłania widoczność i osoba wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej nie widzi pojazdu, który jedzie z drogą z pierwszeństwem. Tak jak stoimy zaraz przy przejściu dla pieszych, pieszy ma tutaj ograniczoną widoczność. Trudność wyjazdu wiąże się ściśle z bezpieczeństwem. Kierowcy nagminnie pozostawiają auta tak, że aż proszą się o konsekwencje finansowe. Mandat karny jest od 100 do 300 zł za niezastosowanie się do tego przepisu. Natomiast jeżeli policjant stwierdzi, że ten samochód zaparkowany źle powoduje zagrożenie bezpieczeństwa dla innych użytkowników dróg, to może ten również samochód odholować i to już są większe koszty. Wielu kierowców na terenie Legnicy nie odstrasza kary finansowe. Powinni jednak pamiętać, że w razie ewentualnej kolizji na takim skrzyżowaniu to ich samochód może również zostać przy okazji zniszczony. Czy to niedostateczny argument, by parkować z głową i w zgodzie z przepisami? Mimo że prawdziwej zimy nie ma, to sezon grzewczy trwa. Wraz z nim może pojawić się także tlenek węgla, czyli czad. Jest on tak groźny, bo bezbarwny i bezwonny. Legnickcy strażacy w czasie obecnego sezonu grzewczego już 32 razy wyjeżdżali do interwencji, w których tlenek węgla był obecny w domach legniczan. Każda interwencja to także osoby, które podtruły się tlenkiem węgla i wymagają pomocy medycznej. Nie bez powodu nazywany jest cichym zabójcą. Czad jest tak groźny, bo nie daje żadnych sygnałów, jest bezbarwny i bezwonny. Nie szczypie w oczy, nie gryzie w gardło, także w ogóle nie jesteśmy świadomi z sytuacji takiej, że już znajdujemy się w atmosferze, w której jest też stężenie jakiegoś tlenku węgla. Jest też niebezpieczny z uwagi na fakt, że w przypadku bardzo dużego stężenia tego tlenku węgla nie otrzymujemy żadnych sygnałów, że cokolwiek się dzieje groźnego i możemy stracić przytomność. Dlatego jedynym rozsądnym rozwiązaniem jest montowanie czujników tlenku węgla oraz regularne wizyty kominiarzy. Ważnym elementem właśnie używania tych wszystkich urządzeń grzewczych, podgrzewaczy na wodę gazowych jest to, żeby przeprowadzać te przeglądy doroczne, tak samo jak i przewody wentylacyjne, kominowe muszą być przeglądane, tak żebyśmy dla własnego bezpieczeństwa czuli się pewnie w swoich domach. Czujnik tlenku węgla, uważam, że w sytuacji, gdzie korzystamy z tak zwanych gazowych podgrzewaczy wody, jest niezbędny w każdym mieszkaniu. Tlenek węgla powstaje podczas tak zwanego niepełnego procesu spalania. Na szczęście w tym sezonie grzewczym obyło się jeszcze bez ofiar śmiertelnych czadu w Legnicy. To już wszystkie informacje na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę przyjemnego wieczoru. Do widzenia.